Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Poranna Rozmowa, w której naszym gościem jest pan poseł Bogusław Sonik z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Witam. Panie pośle, jako że pan jest z Krakowa, zapytam najpierw o Kraków. Co tam się u was, czy u nas nawet bym powiedział, dzieje, skoro Muzeum Sztuki Współczesnej, przejąwszy dworek Kossaków, XIX-wieczny neogotycki dworek, pani dyrektor Anna Maria Potocka chce go przebudować i dobudować jakiś gmach, żeby tam nie było za dużo Kossaków, bo ona twierdzi, że motyw malarstwa Kossaków, Ułań dziewczyna, to niechciana ciąża, Kossaków wcale nie byli genialni. Co tam się w tym Krakowie wyprawia? No wie pan, to jest jakaś jedna z koncepcji, którą głosi szefowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No to trudno się dziwić, że wyrażała swoich awangardowych teorii. Natomiast finansuje całe to przedsięwzięcie Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. No i on będzie miał ostatecznie pieczę nad tym, co tam powstanie. I oczywiście konserwator, także nie sądzę, żeby doszło do tak rewolucyjnych koncepcji. Natomiast ale gdy patrzę, mnie pan pyta, no ja bym osobiście wolał, żeby to Muzeum Historii Krakowa odpowiadało za ten budynek, no bo siłą rzeczy Kossakowie są związani z historią naszego miasta i tak to powinno być. Zwłaszcza, że w Krakowie się taka ponadpartyjna zawiązuje akcja właśnie w sprzeciwie wobec pani dyrektor Annie Marii Potockiej. No dobrze, panie pośle, chciałbym przypomnieć pańskie zdjęcie, które opublikował pan na Twitterze po tym, jak nie wziął pan udziału w głosowaniu nad Krajowym Planem Odbudowy, mówiąc w skrócie. Na szczęście istnieje świat poza polityką. Bogusław Sonik, proszę państwa, w Małopolsce, chyba na Podhalu, w tle nie wiem, czy owce, czy barany, uśmiechnięty pan poseł. No i zawrzało także w pańskiej partii, bo no, nie wziął pan udziału w tym głosowaniu. Był pan w Sejmie, ale nie zagłosował. Dlaczego? Ja przypomnę, że zdjęcie wrzuciłem o 21:26, także to było daleko już po głosowaniu. Więc ale zdjęcie jest z dnia, słońce świeci, to nie jest 21:26. Tak, ale mówię, o której godzinie wrzuciłem na Twitterze. Głosowanie było po południu. Rano byłem po prostu na Podhalu i tyle. No. Ale natomiast nie wziąłem udziału w głosowaniu. Pyta pan, dlaczego nie wziąłem udziału w głosowaniu? No, ja nie wziąłem udziału w głosowaniu, dlatego że, wie pan, przez wiele lat byłem posłem do Parlamentu Europejskiego i jakoś utożsamiam się z stanowiskiem europejskich partii. Fundusz Odbudowy i Solidarności to był fundusz firmowany, sztandarowy, firmowany przez Europejską Partię Ludową i Europejskich Socjalistów, dwa największe ugrupowania, którym zależy na tym, aby Europa ruszyła jak najszybciej po pandemii. W związku z czym uważałem, że należy przyjąć ten fundusz, ratyfikować, a co do sposobu jego kontrolowania, no to trzeba budować jakby nową ustawę, która będzie gwarantować sposób wydawania tych pieniędzy. Mamy już doświadczenie w wydawaniu pieniędzy europejskich i kontrolowaniu. Nie było z Polską jakichś większych problemów w tej materii, niezależnie od tego, jaki rząd rządzi. No, w takim razie nie podziela pan tej strategii Platformy Obywatelskiej, w której wstrzymała się ona od głosu jako partia bardzo proeuropejska z jednej strony, no ale nie popierająca tego planu odbudowy, który jest potrzebny także Europie. Nie podziela pan stanowiska własnej partii? To znaczy, moja partia opowiada się za tym funduszem. Proszę pamiętać, że różnice dotyczą sposobu wykorzystania tych pieniędzy, prawda? Natomiast powiedziałem już, że ja uważałem, że tak, no nie podzieliłem, bo nie wziąłem udziału w tym głosowaniu, w związku z czym tej strategii nie podzielałem. No ale pański sprzeciw wobec strategii Platformy jest większy. Podpisał pan ten słynny list członków Platformy Obywatelskiej do kierownictwa partii, w którym właśnie państwo krytykujecie, no właśnie kierownictwo, no w domyśle także przewodniczącego. Co się panu nie podoba w Platformie Obywatelskiej, w tym jak jest obecnie zarządzana? Wie pan, list jest normalną procedurą po prostu, gdzie chcemy
określona ilość parlamentarzystów chce zabrać głos i powiedzieć, że no, sytuacja nie jest najlepsza. No, jeżeli popatrzymy na sondaże, na chociażby to ostatnie głosowanie, które no, było bardzo kontrowersyjne, jeżeli chodzi o strategię oraz brak komunikacji pomiędzy kierownictwem a regionami, poszczególnymi działaczami, no to stwierdziliśmy, że trzeba to zmienić, tym bardziej, że zbliżają się wybory do władz Platformy. Na jesieni rusza seria wyborów oraz no, również spotkań z kandydatami. Więc myślę, że to jest okazja do tego, żeby debatować, rozmawiać o tym, w jakim kierunku Platforma ma iść. Ja uważam, że powinna zachować swój konserwatywno-centrowy charakter i wrócić po prostu do tej koncepcji, która była u początków Platformy i dawała szansę na zwycięstwo. Lewicowy odkół, który obserwujemy już od dłuższego czasu, no, nie przynosi spodziewanych wyników. Partia musi jasno się wyrażać, na czym jej zależy. Nie może być to zamazane ogólnym hasłem "kochajmy się wszyscy na opozycji". Członkowie Platformy oczekują jasnego przekazu, czym jest ta partia, jakie ma pomysły, jakie program ma i czym chce przyciągnąć obywateli. To, żeby odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość, to można dokonać w czasie wyborów i łączyć się oczywiście po wyborach w koalicję, która będzie mogła zrealizować to marzenie, prawda, o odsunięciu obecnej większości od władzy. Panie pośle, podziela pan więc chyba ten głos Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta, no, z waszej przecież partii, w którym włączył się on do komentowania polityki, złożył kwiaty razem z prezesem PSL Władysławem Kosiniak-Kamyszem i no, zapowiedział, że Platforma za bardzo skręciła w lewo, potrzebna jest nowa chadecja. Czy pan by siebie widział właśnie w takim chadeckim ugrupowaniu, gdyby Platforma dalej maszerowała na lewo? Znaczy, ja przypomnę, że umownie jesteśmy po prostu w europejskiej chadecji razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, więc tutaj należałoby po prostu dookreślić, co konkretnie to oznacza w polskiej polityce. Bronisław Komorowski wziął udział w tym przedsięwzięciu złożenia flag, natomiast my już od kilku miesięcy w grupie konserwatywnej debatujemy na online, prawda, bo tak tylko można w pandemii, również z udziałem Bronisława Komorowskiego, i staraliśmy się wypracować nasze stanowisko w różnych sprawach. No, przypomnę, że trzeba wrócić również do tego, co było zapowiedziane, że już w lutym miała być opublikowana deklaracja ideowa, konsultacje się odbyły, trzeba przedstawić wyniki tych konsultacji, którymi kierował Jan Olbrycht, i myślę, że to będzie podstawa do tego, aby rozmawiać również na wszystkich szczeblach przy wyborach władz regionalnych Platformy. Czy ja dobrze zrozumiałem, że trwają jakieś rozmowy członków Platformy Obywatelskiej także z Bronisławem Komorowskim na temat właśnie kształtu waszej partii, czy tak? Tak, to znaczy to konkretnie jest co kilka dni, czy tam raz na miesiąc, czy dwa razy w miesiącu odbywają się takie spotkania, którymi kieruje Czesław Mroczek, i tam staramy się wypracowywać takie stanowiska naszej grupy. Panie pośle, w takim razie dużo już w naszych zaledwie 10 minutach wymieniliśmy mniejszych lub większych kryzysów Platformy. Głosowanie nad KPO. No właśnie, no teraz się zajmiemy kryzysami w Zjednoczonej Prawicy. To mówią w prawie wszystkie media lewicowo-liberalne, ale chciałem zapytać w takim razie ostatnie pytanie o Platformie Obywatelskiej. Co jest przyczyną tych licznych kryzysów? Brak deklaracji ideowej, ten list członków Platformy, włączenie się Bronisława Komorowskiego z krytyką Platformy Obywatelskiej, no ta kwestia głosowania, od którego pan się tutaj wymigał, powiem kolokwialnie. Co sprawiło, że w Platformie jest tyle kryzysów? Wie pan, no to jest, no aż tylu kryzysów nie ma, natomiast na pewno sposób funkcjonowania Platformy od kilku lat, która stara się zgromadzić różne środowiska ideowe, trochę przypomina takie, taką zbieranie się ludzi z różnych parafii, od Sasa do Lasa.
to zakłóca trochę przekaz ideowy Platformy i dezorientuje wyborców. Takim ideowym przekazem było, że tylko zjednoczona opozycja może wygrać, w związku z czym doświadczyliśmy tego, tworząc koalicję europejską, co nie przyniosło rezultatów, a zakłóciło jasny przekaz, czym jest Platforma Obywatelska, czyli partią centrowo-lewicową, która centrowo-prawicową, która powinna wokół tego gromadzić swoich zwolenników. Mówi się o tym, że do Senatu to przyniosło pozytywny rezultat. No tak, ale do Senatu są jednomandatowe wybory. W związku z czym to jest zupełnie inna ordynacja, która wymusza jakby dogadywanie się i porozumienie w wystawieniu kandydatów, żeby nie konkurowali przeciwko sobie. Natomiast w wyborach parlamentarnych mamy inną deklarację, inną ordynację, w związku z czym pójście takim szerokim frontem jedności narodowej przeciwko Zjednoczonej Prawicy może się obrócić przeciwko nam, prawda? Potrzebne są dwa bloki wyborcze, jeżeli już, prawda? Centroprawicowy i lewicowy, tak żeby wyborcy mieli wybór jasny i precyzyjny. W niektórych sondażach ruch Szymona Hołowni wyprzedza już Platformę Obywatelską w poparciu społecznym. Do tego ten Bronisław Komorowski. Czy nie jest tak, że już w centrum polskiej polityki pojawiają się twory takie jak właśnie ruch Hołowni czy Koalicja Polska? No wie pan, tutaj Koalicja Polska jest w ogóle zbudowana wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego, w związku z czym ona jest czymś jakby trwałym elementem sceny politycznej. Jeżeli chodzi o ruch Szymona Hołowni, poczekajmy, w tej chwili pandemia, mam nadzieję, że powoli się kończy, czy też łagodzi się. Szymon Hołownia potrafił zbudować swój elektorat za pomocą środków mediów społecznościowych, których jest doświadczony i bardzo dobry, prawda? Akurat ten czas sprzyjał właśnie takiemu sposobowi komunikowania. Dlatego jest nasz list. Trzeba na to odpowiedzieć wewnętrzną debatą w Platformie, spotkaniami, konsultacjami, jasnym zajmowaniem i określaniem strategii politycznej Platformy Obywatelskiej wobec poszczególnych wyzwań, przed którymi będziemy stawać, oraz pewnej konsekwencji w głoszeniu swoich programów. No, nie może być, nie powinno być tak, że one ograniczają się do konferencji prasowych i zanikają po kilku tygodniach. Chciał pan poseł pytanie o Zjednoczoną Prawicę, to ja zadam to pytanie. Nie wygląda pan poseł na totalnego opozycjonistę, ale zapytam, czy podziela pan tę narrację głównych liberalnych mediów, że Zjednoczona Prawica przynosi nam upadek demokracji, autorytaryzm, dyktaturę, policja bije ludzi na ulicach jak na Białorusi. Czy podziela pan ogólnie tę narrację, która właśnie panuje po stronie TVN-u, Gazety Wyborczej? Wie pan, ogólnie nie podzielam takiej dramatycznego opisu sytuacji. No, trzeba ważyć słowa, bo sam przeżyłem po prostu okres komunizmu i wiem, co to znaczy autorytaryzm i bycie opozycją w czasach komunistycznych. Natomiast prawdą jest, że szczególnie w wymiarze sprawiedliwości następuje destrukcja, że jest zawłaszczanie instytucji państwowych, że jest brak dialogu z opozycją. Przypomnę słynny pakiet demokratyczny, który miał być tworzony. Sejm ogranicza się do dwu-trzydniowych spotkań w miesiącu i nie jest płaszczyzną prawdziwej, mocnej debaty. Także no, tutaj można wskazać wiele mankamentów, które musimy pokonać my Polacy jako sami, grupując się wokół sił, które uważają, że tak nie powinno być i wygrać wybory. Tędy droga do zmian w Polsce. No, drodzy państwo, więc także Bogusław Sonik, weryfikując pewne strategie Platformy, mówiąc, że sami Polacy powinni to zrobić, chyba też się odciął od strategii ulica i zagranica, ale na to już nie mamy czasu, by dopytać. Naszym gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej z Krakowa, Bogusław Sonik. Serdecznie panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję też państwu i zachęcam do pozostania z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.